Ejo, po 5 zł. Witajcie na kanale prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do pozostawienia łapki w górę, jeśli wam się ten film spodobał i polecenia filmu i kanału znajomym. I przechodzimy do tematu. Obecnie za euro płacimy 4,94 zł. Jednak podejrzewam, że jest to dzięki interwencji Narodowego Banku Polskiego. Ponieważ jeszcze o godzinie 11 i 12 euro momentami kosztowało 5 zł. Jest to absolutny rekord, ponieważ ostatnio tak wysoko kurs euro w stosunku do złotego był w 2008 roku i było to 4,92. Jednak w tym filmie również się dowiecie, jaki jest o dzisiejszy kurs WIG20 oraz również dowiecie się o tym, po ile jest obecnie baryłka ropy oraz jak to wpływa na wzrost gospodarczy naszego kraju i co na to inwestorzy. Przypominam, że jeszcze 2 tygodnie temu, przed wybuchem wojny, euro kosztowało 4,55. Dolar również ma rekord i kosztuje tyle, ile euro sprzed 2 tygodni. Czyli 4,53. Natomiast 2 tygodnie temu kosztował 4 zł, 1 groszy, czyli 52 groszy się wzmocnił dolar. Funt obecnie kosztuje 5,99, jednak były momenty, kiedy kosztował już 6 zł i 5 groszy. Jak już mówiłem, te 5-6 groszy na tych walutach, że się wzmocnił złoty przez te 2 godziny, to jest moim zdaniem kwestia interwencji NBP, zresztą okaże się to już za niedługo. I frank, nie mam dla was frankowicza za dobrej wieści. 4,91. W dniu dzisiejszym potrafił kosztować nawet 4,98. Na szczęście jest już to 7 groszy się złotówka wzmocniła. Jednak przypominam, że jeszcze miesiąc temu było to 4,36. I teraz jeszcze waluty regionalne. Forint kosztuje za złotówkę trzeba zapłacić 79 forintów. Jak widzicie, kurs się wiele nie zmienił. Jak widzicie, przed wojną było to 78, zatem forint stracił w stosunku do złotówki tylko 1,3%. Natomiast w stosunku do euro jest to wzrost, jak widzicie, o 10%. Czyli forint się osłabł o 10% w stosunku do euro. Przypomnę, że złotówka straciła w stosunku do euro o niecałe 9%. Co może się przełożyć również na inflację wyższą o 9%, czyli jak inflacja wynosiła 9% w tamtym miesiącu, to teraz może wyjść 18%. Czyli podobnie tak jak niedawno w Turcji. A przypomnę, że z pół roku temu w Turcji była inflacja w okolicach 20%, a teraz jest już 50%. Jak widzicie, korona czeska się cały czas w stosunku do złotego wzmacnia, może dlatego, że mają najwyższe stopy procentowe w regionie. W stosunku do złotego się wzmocniła o 4,1%, natomiast złoto o tyle stracił do korony czeskiej. Natomiast w stosunku do euro, korona czeska straciła nieco ponad 4%. Teraz wam jeszcze pokażę waluty dwóch krajów, które są powiązane z wojną, czyli Ukraina i Rosja. Powiem wam, że w przypadku z ukraińską hrywną jestem bardzo zaskoczony i nie mam pojęcia, dlaczego tak to jest, ale w kraju, który jest oblężony wojną, powinien być ogromny spadek waluty. Natomiast nie uwierzycie. Ukraińska waluta przez okres wojny wzmocniła się o ponad 8% w stosunku do złotego. Czyli złoty po prostu więcej stracił na wojnie niż waluta w kraju, który jest bombardowany. Być może to jest dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu, który do 4 miliardów złotych zadeklarował się, że pomoże ukraińskiemu bankowi centralnemu, aby waluta nie straciła na wartości. Szkoda, że w interwencjach walutowych NBP na tyle pieniędzy nie daje. I jeszcze rubel rosyjski. Przed wojną kosztował 19,64. Dzisiaj kosztuje 30,48, trzeba zapłacić rubli za 1 złotego. Kurs rubla stracił o ponad 55% w 2 tygodnie.
Natomiast w ciągu roku o 32%. Dobrze, ale przechodzimy teraz do artykułu związanego z tym, że kurs euro uderzył w historyczny szczyt, frank rekordowo drogi. Tydzień rozpoczynamy od nowego rekordu na parze euro-złoty. Nasza waluta cofa się na całej linii. Notowania franka szwajcarskiego także osiągnęły historyczne maksimum. Dolar amerykański był najdłuższy od 21 lat. Na rynkach finansowych coraz częściej spekuluje się o możliwości nałożenia embarga na dostawy rosyjskiej ropy naftowej. Ceny tej ostatniej nad ranem zbliżyły się do $130 za baryłkę. Przypominam, że jeszcze piątek było to 118, a przed wojną dwa tygodnie temu było to $80 za baryłkę. Czyli $80 za baryłkę, czyli przy tamtym kursie było to 2,20 zł za litr koszt kupna ropy. Natomiast obecnie jest to około 3,30 zł przy obecnym kursie dolara, o czym wspominałem zresztą w filmie Shorts przy stacji Lotosu. W praktyce na świecie już mamy kryzys naftowy grożący globalną recesją. Wyprzedawane są więc ryzykowne aktywa, a kapitał ucieka do tzw. bezpiecznych przystani. Dlatego Polska stała się krajem przyfrontowym i wyceny polskich aktywów zagraźni inwestorzy wliczają dodatkową premię za ryzyko. W rezultacie od pierwszego dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę obserwujemy silną przecenę polskiego złotego. Co na to inwestorzy zaczęli wyprzedawać polski dług. Podczas gdy uwagę skupia się na rynku walutowym, warto zajrzeć także na rynek długu, na którym od piątku trwa mocna wyprzedaż polskich obligacji skarbowych. Oznacza to wzrost rynkowych stóp procentowych w Polsce i rosnące koszty finansowania zadłużenia państwa. Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę obserwowaliśmy dynamiczne osłabienie złotego. Przez 12 dni wojny na wschodzie euro podskoczył z 4,58 do rekordowych 4,96, o czym wspominałem. Nawet do 5 zł momentalnie. Obserwowanych w poniedziałek rano. Rekordowo drogi jest także frank szwajcarski. W cieniu dramatu na rynku złotego od piątku obserwujemy mocną przecenę polskich obligacji skarbowych, które przez pierwszy tydzień wojny rosyjsko-ukraińskiej przeszły bez strat własnych. To się jednak zmieniło w ostatni piątek, kiedy to rentowność polskich obligacji 10-letnich poszła w górę o przeszło 23 punkty bazowe. W poniedziałek rano przecena polskich obligacji była kontynuowana. Rentowność 10-letnich obligacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej sięgnęła 4,5%, co jest najwyższą wartością od 7 lat. Wzrost rentowności obligacji symbolizuje spadek jej ceny rynkowej. W przypadku obligacji dwuletnich widzimy wzrost dochodowości o blisko 20 punktów bazowych, do poziomu 4,53%. Póki co nie są to poziomy, które skłaniałyby do paniki. Dekadę temu polskie 10-latki płaciły 5,5% i świat się wtedy nie zawalił. Tym bardziej, że teraz mamy do czynienia zapewne już sięgającym 10% inflacją CPI, która pozwala rządowi w szybkim tempie zwiększać dochody podatkowe, głównie z tytułu podatku VAT. Rosnące rentowności polskiego długu to z jednej strony reakcja rynku na wzrost inflacji CPI oraz oczekiwane mocniejsze podwyżki stóp procentowych w Narodowym Banku Polskim. Ekonomiści PKO spodziewają się, że na marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zapadnie decyzja o podniesieniu stopy referencyjnej aż o 100 punktów bazowych. Do niedawna oczekiwano podwyżki tylko 50 punktów bazowych. Patrząc na galopującą deprecjację złotego, taka reakcja Rady Polityki Pieniężnej byłaby ze wszystkich miar pożądana, choć już teraz wydaje się zbyt mocno opóźniona. Natomiast szwajcarski bank centralny rozważa interwencji na rynku walutowym, ale zupełnie w drugą stronę niż Narodowy Bank Polski obecnie, czyli w celu sprzeciwstawiania się za szybkiemu wzrostowi waluty szwajcarskiej. Czyli w celu osłabienia szwajcarskiej waluty, ponieważ zbyt szybkie wzmacnianie się waluty może spowodować zahamowanie gospodarki danego kraju, a nawet stagflację, czyli moment, w którym inflacja dalej jest, a poziom gospodarczy stoi w miejscu, albo nawet jest spadek gospodarczy. Jak już wspominałem w kilku odcinkach, dane NBP na koniec października poprzedniego roku, oficjalne aktywa rezerwowe Polski zarządzane przez Narodowy Bank Polski wynosiły 144 miliardy euro, w przeliczeniu na dolary amerykańskie 167 miliardów dolarów. Przy obecnym kursie jest to 711 miliardów złotych. Natomiast, aby kurs złotego wrócił do stanu sprzed wojny, czyli okolice 4,50, to trzeba
po prostu interwencji walutowej o wartości ponad 600 milionów złotych. Jak widzicie, NBP na to jak najbardziej stać, ponieważ NBP posiada 711 miliardów euro, tylko że w obcych walutach, a z tych 711 miliardów euro wystarczyłoby tylko pewną część wymienić na ponad 600 milionów złotych, po czym kurs euro i złotego wróciłby do poziomu sprzed wojny. Skąd ta liczba się wzięła? PKB Polski to około 2 bilionów 300 miliardów złotych. Dzielimy to na 365 dni, aby wiedzieć, ile średnio w ciągu jednego dnia jest produkowanego PKB. Otóż w ciągu jednego dnia Polska potrafi wyprodukować średnio ponad 6 miliardów złotych. Aby kurs złotego się wzmocnił o 10%, czyli powrócił do poziomu sprzed wojny, należy tą liczbę podzielić na 10 i wychodzi nam 630 milionów złotych. Czyli tyle pieniędzy NBP musiałoby dać na interwencję walutową, czyli zamienić obce waluty na złotówki, aby kurs złotego wrócił do poziomu sprzed wojny. Natomiast gdyby zainterweniował kwotą dwukrotnie większą, kurs złotego znalazłby się w okolicach 4,20, czyli poziomu sprzed pandemii. Natomiast również my, Polacy, możemy również tak zwane zainterweniować na rynku, po prostu wpłacając pieniądze na lokaty, przez co w ciągu roku urośnie nam to o 2% w ciągu roku, ponieważ tyle wynoszą stopy procentowe. Jednak myślę, że zupełnie lepszym rozwiązaniem na to, aby nie odczuć tak tej inflacji, jest po prostu wymieniać swoje oszczędności na waluty. Przy czym obecnie żałuję, że tego nie zrobiłem, bo gdybym to zrobił przed wojną przy kursie 4,55, teraz bym mógł przy kursie 4,95 wziąć te pieniądze i bym trochę sobie zarobił. To wszystko w tym filmie i do zobaczenia. Cześć!